W najbliższą niedzielę, 3 listopada, Centrum Kultury Scena to Dziwna zaprasza do sali widowiskowej na Święto Przyjaciół. To wspominanie tych, których już nie ma wśród nas, ale poprzez swoją pracę, talent i zaangażowanie wpłynęli na życie kulturalne naszego powiatu. Jest to już naszą tradycją, że na początku listopada spotykamy się i wspominamy ludzi kultury, ludzi, którzy byli związani z tym miastem, z tym powiatem, którzy czymś zasłynęli albo po prostu wbili się w naszą pamięć i chcemy o nich mówić i chcemy ich wspominać. W tym roku akurat będzie to postać pana Mariana Górnego, ale niejednokrotnie już wracaliśmy do tych, którzy albo tworzyli w Gnieźnie, albo byli działaczami kulturalnymi, albo artystami, którzy gdzieś w tej naszej przestrzeni też się pojawiali. To zawsze jest fajne, takie nostalgiczne spotkanie, tym bardziej, że wspominamy wszystkich. Państwo zapewne pamiętacie, że niestety przybywa tych kartek z kalendarza, które są taką oprawą artystyczną też tego wydarzenia. Taka jest kolej rzeczy, ale chcemy pamiętać. Tegoroczna edycja Święta Przyjaciół poświęcona będzie postaci Mariana Górnego. Wspominamy Mariana Górnego, Święto Przyjaciół STD, 3 listopada, godzina 18. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam, bo listopad zaczyna się od wspomnień tych, którzy odeszli, a my chcemy przypomnieć postać nietuzinkową, bo z jednej strony prezydent miasta Gniezna od 83 do 90 roku, ale kiedy już przeszedł na emeryturę, to zapalony fotograf, malarz, ale w pewnym momencie swojego życia zawodowego także dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, więc z pełną odpowiedzialnością można zaryzykować określenie człowiek kultury, człowiek gnieźnieńskiej kultury, stąd między innymi jego wspomnienie. Ale to Święto Przyjaciół będzie okazją w ogóle, żeby przypomnieć o wielu postaciach związanych i z gnieźnieńską kulturą szeroko i z działalnością w STD w szczególności, więc jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. O oprawę muzyczną zadba zespół Jazz Friends. Bezpłatne zaproszenia na to wydarzenie można odebrać w sekretariacie Centrum Kultury STD.